Nie da się tutaj, będąc w Bogatyni, w Turowie, mając kopalnię, elektrownię w takim miejscu, nie mówić o współpracy. Bardzo liczę na samorządy, bardzo liczę na Euroregion Nysa, że pomoże nam w tym swoimi pomysłami, więc myślę, że jest jak gdyby baza do tego, żeby optymistycznie myśleć o tym końcu funkcjonowania kompleksu Turów i elektrownia i kopalnia. Mamy koncesję do 2044 roku, a więc przed nami jeszcze dość długi okres pracy. Wbrew pozorom to jest i długo, i krótko, ponieważ przygotowanie do tego, żeby pracować przez najbliższe ponad 20 lat, ale jednocześnie przygotowywać się do tego, że kopalnia w sposób naturalny będzie musiała skończyć swoją produkcję, bo wykończy się źródło węgla. Tak? Natomiast do tego czasu mamy przed sobą jeszcze ponad 20 lat pracy, tylko naprawdę bardzo istotną jest sprawą, żeby odpowiednio przygotować się, żeby nie powtórzyć tego, co się stało w Wałbrzychu. Kilka tysięcy ludzi pracuje w kompleksie elektrownia-kopalnia, plus rodziny, plus firmy współpracujące, plus nasze spółki. To jest naprawdę kilkanaście tysięcy osób. To również jest ciepło, to również są podatki, które wpływają na to, że Bogatynia jest w innej sytuacji niż inne regiony kraju. Więc jakiekolwiek zakłócenia tego może spowodować bardzo poważne konsekwencje. Wiedząc o tym, powinniśmy do tego się przygotować dużo wcześniej. To dotyczy całego regionu, bo tak jak powiedziałem, oddziaływanie kopalni i elektrowni na region jest bardzo, bardzo duże. Powinniśmy uwzględniać w procesie transformacji specyfikę danego kraju. My jesteśmy oparci, Polska, o węgiel. W związku z tym my musimy dłużej odchodzić od węgla na rzecz innych źródeł. Wiemy, że mówimy o OZE, o tych wszystkich przedsięwzięciach związanych z energetyką, które jest dla środowiska bardziej przyjazna, ale dla Polski ten okres powinien być zdecydowanie inny. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to proces nieuchronny. Ale ten kryzys, który dzisiaj mamy, wiemy, że on został wywołany wojną na Ukrainie, nieco przewartościowuje pojęcie tej transformacji energetycznej, bo dzisiaj się okazało, że gaz, który miał być tym paliwem przejściowym, okazał się niestabilnym i my musimy uruchamiać czy pracować pełną mocą na blokach węglowych i nie tylko my, bo i Niemcy uruchamiają, i Holendrzy, a więc jak gdyby w tym procesie transformacji coś nie zadziałało. Nie uwzględniliśmy my jako Unia Europejska wszystkich różnych zdarzeń. Za bardzo się uzależniliśmy od Rosji i od dostaw gazu, które dzisiaj spowodowały ten kryzys właśnie, który mamy.